Cześć, tutaj Leszek. Jeżeli dłużej mnie śledzicie, to wiecie, że od zawsze chciałem brać udział w triatlonie. Długo wstrzymywałem się z debiutem ze względu na uraz do otwartej, głębokiej wody. W ubiegłym sezonie udało mi się na tyle opanować lęk, żeby wziąć udział w trójboju, jednak dalej pływanie dla mnie nie jest czymś, co przychodzi mi z łatwością, a zbliża się termin kolejnego startu. Moja głowa jest moją piętą achillesową. Na widok jeziora, morza czy rzeki ogarnia mnie lęk przed lękiem. To i tak nic w porównaniu z tym, co było jeszcze rok temu. To był ciągły balans na granicy ataku paniki. Wiem, że sporo ludzi będzie się teraz z tego śmiało, jednak jest to dość częsty problem określany nerwicą lękową czy też agorafobią. Jestem specjalistą w tej dziedzinie z potężnym doświadczeniem tym pierwszoosobowym. Dlaczego? Bo się kiedyś topiłem i także doznałem ostrego ataku paniki w wodzie. Nie życzę tego absolutnie nikomu, bo to się pojawia znikąd. Niestety nie ma żadnego innego skutecznego leku na to, jak oswajanie samego siebie poprzez tak zwaną ekspozycję na czynnik nas stresujący. Jednak tę terapię trzeba uskuteczniać stopniowo. Ja dziś także odczuwam lęk, dlatego zaczynam bardzo powoli i z odpowiednim zabezpieczeniem poprawiającym samopoczucie. Po pierwsze, zakładam piankę o dobrej wyporności. Po drugie, mam ze sobą bojkę asekuracyjną na wypadek skurczu czy też wpadnięcia w panikę. Po trzecie, w niej wnętrzu znajduje się wodoodporny telefon. Ostatni punkt to osobisty trener podczas pierwszego wejścia do wody w bieżącym sezonie. Godzina pracy tego człowieka to od 100 do 200 zł, jednak taka pomoc okazuje się nieoceniona. Taka osoba musi także wywierać lekką presję i razem z nami wypływać na coraz głębsze wody. To nazywa się wychodzeniem poza granicę komfortu psychicznego. Najpierw wypłynąłem na 5 metrów, poczekałem, porozglądałem się dookoła, potem następne 5, zrobiłem kilka małych kółek i tak wyszło łącznie 1100 metrów. Potem stanąłem na środku najgłębszego regionu i na spokojnie obserwowałem jezioro dookoła. Nagrałem też wideo, jak widzicie, które będę regularnie sobie odtwarzać w domu, na telefonie, po to, aby właśnie oswajać się z widokiem wody i tej przestrzeni, która w obiektywie nie jest wcale tak ogromna, jakby mogło się nam wydawać. To pierwszy raz. Za drugim i każdym kolejnym będzie coraz lepiej. To po pierwsze wspomniana ekspozycja i żegnanie się z lękiem, a po drugie trening. Oczywiście nie jestem dobrym pływakiem. Nie mam techniki, trzymam zbyt wysoko głowę, bo boję się ją zanurzać. Jednak na triatlonie nie liczy się moje miejsce, a sam fakt dopłynięcia do strefy zmian. Strasznie wkurzają mnie moje słabości i ograniczenia. Chcę z tym walczyć, choć nie jest to łatwa batalia. Jednak mówienie o tym, dzielenie się z wami własnymi doświadczeniami, w tym pokazywanie swoich wad, bardzo mi pomaga. Stąd przepraszam za tak niekolarskie wideo, ale musiałem to z siebie wyrzucić. Aha, no i zapomniałbym, hasło na dziś do wrzucenia w komentarzu to: i tak będziesz pierwszy od końca. Dziękuję.